Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Zajmiemy się dzisiaj takim bardzo nietypowym tematem. Aczkolwiek typowy, jeśli chodzi o kwestię tego, co widzicie przed sobą, czyli wtrysków. Natomiast w dzisiejszym filmie nie będę komentował kwestii parametrów prawidłowych, nieprawidłowych, bynajmniej nie chciałbym tego robić. Natomiast będę liczył na Wasze komentarze, na Wasze opinie, byście Wy się dowiedzieli. Otóż naświetlę temat. Zostałem poproszony o konsultację w tych wtrysków, które są. Otóż pojazd był akurat w mechanice robiony i kurczę, wtryski zostały profilaktycznie wyciągnięte, dane do sprawdzenia do serwisu. Oczywiście, w czym przyszła odpowiedź, że one się zupełnie do niczego nie nadają, że pojazd na tym pracować by nie mógł. No i właśnie takim tematem otóż dzisiaj się zajmiemy. Natomiast ja Wam nie będę celowo mówił parametrów, jakie powinien ten wtrysk spełnić. Dlatego bardzo proszę, jeżeli oglądacie ten film, a macie jakąkolwiek wiedzę, wypowiedzcie się sami, a przekonacie się o uczciwości i rzetelności, jaką możecie spotkać w dzisiejszych, jakichkolwiek byśmy gdzieś tam nie spotkali. Nie wszystkich oczywiście, bo są uczciwe punkty, są uczciwi serwisanci, którzy robią, natomiast zdarzają się podpunkty takie, które podchodzą uczciwie i nieuczciwie, a czy podeszli uczciwie i nie, odpowiecie sobie wy sami. Jakieś małe podpowiedzi oczywiście z mojej strony padną, natomiast większość opinii będę wysłuchiwał waszych, a jednocześnie zobaczymy, jaką wiedzę posiadacie w kwestii sprawdzenia układów tryskowych. Dobra, przechodzimy do sedna sprawy. Piezo wtryski Continentala. Rocznik nie wiem, pojazd nie wiem, ale myślę, że to nie ma znaczenia. W każdym bądź razie będziemy chcieli sprawdzić cztery wtryski pod kątem rezystancji, pod kątem składu piezo, czyli pojemności wtrysku. Pozwolę sobie zbliżyć, żebyśmy to widzieli. O, myślę, że na wyświetlaczu widać będzie. Nie będę co prawda robił testu izolacji, ponieważ ja już sobie sprawdziłem. Tutaj nie ma żadnej rezystancji, jeśli chodzi o kwestię przetwornika do obudowy. U mnie na testerze, nie wiem czy to widać, myślę, że widać. Mamy pierwszy pomiar izolacji, więc przechodzimy dalej. Bierzemy sobie nasz pomiar izolacji. Przepraszam, izolacji. Pomiar pojemności. O, idzie się zagalopować w gadce, nie? No i dobra. Biorę nasze sondy, zapinam sobie do pierwszego wtrysku i robimy sobie pomiar pierwszego wtrysku, jaki leży. Otóż pojemność tego wtrysku jest 3,3 mikrofarada. Temperatura otoczenia, jaką mam dookoła siebie, jest 18,5 stopnia. Wtrysk oczywiście według zaleceń producenta i wszelkich jakichś innych zastosowań około 3 godzin leżał na stole sobie cierpliwie, żeby temperatura otoczenia była taka sama jak i wtrysku. I też tak właśnie jest zrobione. Oddalimy, żebyście Wy widzieli, że to faktycznie ten wtrysk jest. Tutaj widzimy kabelek podpięty. Proszę bardzo, to jest wartość wskazania 3,3 mikro. Przechodzimy do sprawdzenia wtrysku drugiego. Oczywiście mój tester mierzy sobie na bieżąco. Powiem Wam jeszcze kwestię taką, żeby nie było niedomówień. Wszystkie wtryski przed rozpoczęciem rozładowałem, czyli wszystkie przetworniki są przeze mnie rozładowane. Bo pamiętajcie o jednej rzeczy. To już tak pouczająco. Jeżeli podchodzicie do kwestii sprawdzenia wtrysków piezo,
sprawdzacie, jaka jest pojemność, czy powiedzmy wartość rezystancji, to pamiętajcie o bardzo ważnej kwestii. Rozładujcie sobie przetwornik przed podłączeniem, czyli te styki, które są w środku, rozładujcie sobie, bo jest to najnormalniej w życiu kondensator, który pracując powiedzmy przy teście, powiedzmy przy wartości około 100 V czy ponad 100 V, taką wartość może trzymać, jeśli chodzi o kwestię ładunku. No i dobra. Drugi wtrysk jest zapięty. To jest wartość drugiego wtrysku, jeśli chodzi o kwestię pojemności. 3,1 mikrofarada. Przechodzimy do pomiaru wtrysku trzeciego. Przyjmijmy w zaokrągleniu 3,2. Zawsze uwzględnimy pewną kwestię, że jest jakiś tam minimalny błąd pomiarowy, bo wiadomo, że takie coś zdarzyć się może. Także mieliśmy 3,3, 3,2 czy 3,1 i przechodzimy do wtrysku czwartego, na którym zrobimy sobie pomiar rezystancji. Nie rezystancji, tylko pojemności. Co ty chłopie gadasz? Przecież to ludzie oglądają. Bynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj wartość mamy 3,24. Także generalnie widzicie, że te pojemności tych wtrysków, tych przetworników piezo są bardzo do siebie zbliżone. Robimy to w jednym czasie, także widzicie, mamy porównanie. Generalnie to jest taki przedział od 3,1 do 3,3 mikro. Pozwolę sobie sprawdzić pierwszy wtrysk, który miał 3,3. Czy on faktycznie taką samą wartość ma, jaką miał przy pierwszym pomiarze. I zaraz się przekonamy. Bo jak wiecie, pomiar nie powinien trwać nigdy chwilkę, tylko co najmniej kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. No i wartość jest tak samo, jaka była. Czyli 3,3 mikro. To jest wartość pojemności. No i teraz tak. Macie zbliżoną wartość. Spróbujcie ustalić sobie, jaka wartość jest wtrysków Continentala dopuszczalnej pojemności. I już będziecie mieli odpowiedź, czy te wtryski, jeśli chodzi o kwestie pojemności z tych składów, mogły pracować. Przechodzimy do następnego pomiaru. Nie muszę odpinać sobie mojej sondy. Oddalę, żeby to widać było. Przechodzimy do pomiaru naszej oporności. Wtrysk pierwszy, który miał 3,3. W tym momencie mam pomiar od 0 do 5 ohmów, więc muszę zmienić wartość od 8 kilo, no i zostawiamy nasz mierniczek, żeby się skalibrował. Mój mierniczek się skalibrował i wartość tutaj rezystancji, jaka jest, jest 2,12. Wiadomo, że jest jakiś zawsze błąd pomiarowy. I tutaj zaświecę Wam małą kontrolkę, czy ta wartość jest prawidłowa, czy nieprawidłowa, czy jest na granicy, to Wy sobie odpowiecie. Przechodzimy do podłączenia wtrysku drugiego. Ja sobie może to zbliżę, żebyście Wy to widzieli, że ja to faktycznie podłączam. I bardzo bym liczył na Wasze opinie, abyście Wy mogli się wypowiedzieć na ten temat. Mamy wartość rezystancji drugiego. Mieliśmy, nie? Tu póki moja sonda nie zrobiła psikusa i nie wyskoczyła. Jest już zapięta, spokojnie, nie musicie krzyczeć. To jest wartość rezystancji drugiego przetwornika. Czyli mamy 200 kilo. No, jedynka jeszcze nie wyskoczyła, żebyśmy mogli powiedzieć, że jest 201. W każdym razie mamy 200. Przechodzimy teraz do trzeciego wtrysku. Coś mi się nie zapięło. Zostawiamy chwilę miernik, żeby się mógł skalibrować. No i mamy wartość rezystancji w
wtrysku trzeciego. Tak jak widzicie, temperatura troszeczkę pomieszczenia co prawda wzrosła. Przymknąłem drzwi, więc przeciągu nie ma. I w tym momencie będziemy podłączali trzeci przetwornik. Poczekamy na kalibrację. I otóż mamy, o kulka, teraz widzimy 201, no wskoczyło 1,1, ale mamy 201 kilo. Jak wiecie bardzo dobrze, błędy pomiarowe zawsze się zdarzają, bo to jest normalne, że każdy jeden tester, jaki byśmy nie mieli, on w swojej charakterystyce, czy powiedzmy jakiejś dokumentacji technicznej zawsze ma plus minus, a tym bardziej, że plus minus zawsze zmienia się jak wiecie bardzo dobrze, na przykład bardzo mocno w przypadku kwestii rezystancji, kwestia otoczenia ma bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o kwestię temperatury. Także przy pomiarach rezystancji ta temperatura otoczenia ma bardzo duże znaczenie. No i tak jak widzieliście, czy widzieliście, przejęzyczenie małe, przepraszam. W każdym bądź razie takie wartości mamy czterech wtrysków Continentala. Pojazd, z którego to było zdemontowane, przyjechał oczywiście, nie mówię, że nie, przyjechał na zupełnie inną naprawę. Natomiast, no kurczę, tak jak na samym początku powiedziałem, wtryski trafiły tam, gdzie trafiły i dostały taką bardzo negatywną odpowiedź. Natomiast, czy one miały prawo jeszcze działać? Czy działały? Bardzo bym prosił o Wasze opinie, abyście Wy to mogli w komentarzach powiedzieć. Ja oczywiście będę Wam odpowiadał w tych komentarzach, licząc na współpracę, ponieważ ja znam wartości, do jakich powinno być. Natomiast, czy one mogły jeszcze pracować? Liczę na Waszą odpowiedź. Także, czy filmik się komuś przydał? Czy ogólnie podobał? Czy jest zainteresowany ogólnie czymś takim? Co to są wartości przetworników piezo? Czy powiedzmy, jakie powinny być wartości, to zapraszam do komentarzy. I myślę, że z tych komentarzy też również wyciągniecie jakieś wnioski same dla siebie. W każdym bądź razie, póki co, nie będę waszego czasu zatruwał, bo jest cenny. Ja zmykam sobie dalej, oczywiście, do swoich rzeczy. Także póki co, na razie, pozdrowionka z mojej strony. Do zobaczenia w następnym filmie. I oczywiście, nie mogę powiedzieć do usłyszenia w komentarzach. Ale weźmy klawiatury w ręce i zacznijmy pisać. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.